Sorry, że film tak późno, ale mi się nie chciało, bo święta przyszły. No i tak to wygląda. No ale wesołych. Kogo to jednak realnie obchodzi? A my zaczniemy sobie bez wstępu od razu od rozdziału. I dobra, co my tu mamy? Okazuje się, że Kobi uciekł z lochu Czarnobrodego i znajduje się w ogóle na Wyspie Piratów, czyli jego bazie. Randomy od Czarnego oczywiście go gonią, szukają i tak dalej. I pada ogólnie informacja, że Kobi został wyceniony przez organizację Krozgulit na 500 milionów berry. Z racji tego, że jest bohaterem marynarki. Tam jedna gwiazda oznacza 100 milionów chyba. No i to jest takie bardzo ładne nawiązanie do systemu do Flamingo, jaki wprowadził na Dressrosie. Nie wiem, czy ktoś pamięta. No i tam ludzie Czarnego polują na Kobiego, który akurat uciekł przy okazji z jakimiś innymi ludźmi. Przechodzimy do oficerów Czarnego i mamy ogromną głowę pośrodku wyspy, która może przemawiać po każdego, czy na duży dystans. No i jest to efekt mocy Avalo Pizarro, który okazuje się człowiekiem wyspą. Taka wersja lepsza owocu Piki, tylko on może wpływać na wszystko, nie tylko na kamień. No i on oraz Shiryu rozmawiają o ucieczce więźniów i ogólnie obserwują sytuację. Pizarro też dodaje, że nie chce używać swojej mocy, ponieważ nie chce zniszczyć miasta, gdyż Teach nie lubi, jak wyspa ulega zniszczeniu. Widzimy również Vasco Shota, który ma owoc wody, chyba? Oraz sobie lata na bąbelkach stworzonych przez Sajun Wolfa, który okazuje się gigantoczłowiekiem i może kontrolować swój wzrost. No i Vasco komentuje, że jeśli spaliłby miasto, to uciekinierzy nie mieliby gdzie uciec. I Pizarro się z nim droczy, że to świetny plan, tylko spalenie miasta wciąż wkurzy Teacha. Traktuje on Wyspę Piratów jak własne królestwo, dodając. Vasco natomiast odpowiada, że wciąż byłby skuteczniejszy niż śpiący Wolf. Wracamy do Kobiego, który oddziela się od reszty uciekinierów, by randomy od Czarnego skupiły się na nim, a tamci mogli uciec. Przeskakujemy w międzyczasie do jego retrosów po porwaniu przez Czarnobrodego. Okazuje się, że Teach chce stworzyć z Wyspy Piratów oficjalne królestwo uznane przez światowy rząd, a on ma być jego królem. I dlatego Teach porwał Kobiego, ponieważ ma status bohatera i chce go użyć jako karty przetargowej. Kobi mówi, że jest bezwartościowy, ponieważ należy do organizacji SWORD. Teach nie ogarnia, o co chodzi, i kuzan mu tłumaczy, że agenci SWORD-u to Marines, którzy działają na własną rękę i rząd za nich nie odpowiada i mogą ich spisać na straty. Trochę taki legion samobójców. Czarnobrody i tak uważa, że ze względu na status bohatera marynarki, to Kobiego nie porzucą. I przeskakujemy trochę w czasie i Kobi uwięziony dogaduje się z Peroną. Zawarli deal, że ona mu da kluczyki do ucieczki, a on uwolni Morię. No i wracamy do obecnych wydarzeń. Randomy od Czarnego dalej gonią Kobiego, lecz nagle pada informacja, że trzech marynarzy uderzyło na wyspę. Kobi się zastanawia, czy przyszli po niego i widzimy kogoś z mocą gliny, który tworzy gliniane golemy. Jest to Prince Grass, człowiek glina. Dostajemy także kobietę z owocem bicza, która okazuje się wnuczką Tsuru, oraz powraca Hibari, która jest snajperem strzelającym kwiatowymi pociskami. Jest także Tsundere i pewnie skończy z Kobim na koniec mangi. Jej! Na koniec rozdziału statek Garpa wyskakuje w powietrze. Okej. Okay. Samego Garpa wszyscy na polu bitwy rozpoznają, bo tam się tłuką ci marynarze z randomami od Czarnego. No i wszyscy rozpoznają Garpa, a ten wykonuje galaktyczne uderzenie pięścią, tak to tłumacząc, celując chyba w sam środek pola bitwy i niszcząc masę budynków. Mówiąc jednocześnie, że Kobi to przyszłość marynarki. Rozdział naprawdę bardzo dobry i ocena 8 na 10 zasłużona. Pierwszy temat to szacunek Pizarro do Teacha. Nie mówił on o nim jako o swoim kapitanie. To już pokazuje, że jego wierność wobec kapitana może być wątpliwa.
kto wie, jakie znaczenie to może mieć w przyszłości. Drugi temat to Rockyport Incident. Piraci Czarnobrodego wspomnieli w rozdziale, że Wyspa Piratów ostatnio w pewnym stopniu uległa zniszczeniu właśnie podczas tego incydentu. Jak wiemy, Kobi dzięki temu stał się bohaterem marynarki, a Czarnobrody zdobył Wyspę Piratów z rąk byłego członka piratów Roxa. Jeszcze z tego co pamiętam, Low również uczestniczył w tym incydencie. Jestem niezmiernie ciekawy, co takiego tam się wydarzyło, bo ma to coraz większe znaczenie w fabule. Trzeci temat to plan Czarnobrodego. Dlaczego Czarny chce być uznany przez światowy rząd jako król? Czy dla świętego spokoju? Moim zdaniem absolutnie nie. Teach w serii nieraz udowodnił, że potrafił mieć plan oraz myśleć z wyprzedzeniem. Moim zdaniem może się domyślać lub wie, że Shanks ma chody u Gorosei. Dlatego sam chce zostać królem, by być powołany jako władca królestwa na Reverie. Dzięki czemu też mógłby się spotkać z Gorosei i przedstawić im ciekawy deal, który pozwoliłby mu zdobyć przychylność rządu przeciwko Shanksowi, ponieważ wie, że w bezpośrednim starciu nie miałby z nim szans. Tam jeszcze pada kwestia, że Czarny chce stworzyć królestwo niby dla przestępców, w tym rozdziale, ale moim zdaniem to jest przykrywka dla jego prawdziwych działań. Czwarty temat to Swordzi. Oda zaprezentował ich jako bardzo fajną ekipę ze spoko owocami i wyróżniającymi się designami. Brakowało mi właśnie takiej jednostki pośród marynarzy, która by działała tak oddolnie i czymś się wyróżniała. Przy okazji broń Hibari to też ciekawy temat, niby zwykła snajperka, ale nie widziałem chyba wcześniej takiej broni w uniwersum z tak precyzyjnym celownikiem, więc może to być jakiś wytwór Vegapunka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zatem to chyba tyle, piszcie co myślicie i na razie.